Słuchajcie, moi kochani, przykro mi, że zaczyna się weekend, a ja o tak smutnych sprawach, ale słuchajcie, Ruch Chorzów umiera, przynajmniej w obecnej formule. Sytuacja 14-krotnego mistrza Polski jest naprawdę dramatyczna, by nie powiedzieć beznadziejna. Na dziś jest bardzo, bardzo wątpliwe, żeby Ruch Chorzów, który zaliczył 3 spadki z rzędu, wystawił seniorów w trzeciej lidze. Wszystko się sprzysięga przeciwko Ruchowi. Piłkarze nie trenują, a nawet nie zostali w ogóle zgłoszeni w Śląskim Związku Piłki Nożnej do nowego sezonu. Pracownicy klubu strajkują, bo nie dostają pieniędzy, nie dostają pensji już od bardzo, bardzo dawna. Jesteśmy na skraju wyczerpania. Wiele osób z klubu nie ma za co żyć, mówią, bo dzisiaj było ich spotkanie wszystkich pracowników klubu na trybunach przy Cichej z mediami, żeby opowiedzieć o tym, jak fatalny stan jest Ruchu. Ostatnio wiceprezes Ruchu, taki, który stoi po ich stronie, Marcin Waszczuk, członek zarządu, wyszarpał skądś 40 000 złotych i rozdał wśród, każdy z pracowników klubu dostał po 1000 złotych, żeby mieć po prostu za co przeżyć. Główni akcjonariusze milczą, a przede wszystkim nie dają żadnych pieniędzy. Tymi 3 głównymi akcjonariuszami jest 2 chorzowskich biznesmenów oraz miasto. Miasto Chorzów, które z jednej strony obiecało 4 miliony złotych, przegłosowano to w styczniu na promocję miasta poprzez grę klubu, ale od stycznia nie wypłaciło ani złotówki. Zredukowało dług z 50 milionów chyba do 27, no ale to jest cały czas 27 milionów długów, z którymi ciężko żyć. Zespół może nie przystąpić do trzecioligowych rozgrywek. Klubu nie stać, żeby zorganizować spotkanie 3 sierpnia z rezerwami Zagłębia Lubin. Tymczasem jeszcze te problemy narastają. 6 piłkarzy złożyło wezwania do zapłaty zaległych pensji i trudno mieć tutaj do nich pretensje. A ten vlog jest dlatego, słuchajcie, że skoro cała Polska w ten czy inny sposób, a przynajmniej z życzliwością kibicowała ratunkowi Wisły Kraków, i zobaczcie, tutaj jest koszulka, efekt między innymi działania kibiców. Kibice są. Ja w ogóle nie mam wątpliwości, że Ruch tak czy inaczej przeżyje, dlatego że zgadzam się tutaj z definicją jednego z tych, bo dzisiaj tak naprawdę Ruch Chorzów może przeżyć dzięki pasjonatom. Takim absolutnym. Jeden z nich, niedoszły prezes, chciał nim zostać, ostatecznie nie został, Szymon Michałek, finansista z MBA-em, zarządzający finansami giganta z siedzibą w Brukseli, miliardowego. Chciał tutaj pomóc, ma na koncie różne sukcesy, zorganizowanie sektora kibicowskiego, znalezienie sponsora, dlatego kibica nie zgodził się, bo jak mówi, bez pieniędzy po prostu tylko by naciągnął kibiców na kupno koszulek, karnetów, gadżetów itd., bez szans na grę, na wydobycie się z tej obecnej sytuacji. Mówię tylko, że tak jak dzięki pasjonatom udało się przeżyć Wiśle i nie spadła do na czwarty poziom rozgrywkowy, nie przestała istnieć, tak uważam, że dzisiaj cała Polska przynajmniej z życzliwością powinna przyglądać się temu, co dzieje się w Chorzowie, a my, media, co my możemy zrobić? Jedynie nagłaśniać sytuację, jedynie apelować, tak jak kibice, tak jak pasjonaci, do właścicieli, żeby poszli jedną z 2 dróg. Zaraz jeszcze opowiem dokładnie, jak wygląda, jak beznadziejna sytuacja jest obecna Ruchu Chorzów. Drogi są 2: albo właściciele, akcjonariusze znajdują pieniądze, klub funkcjonuje, albo spółka upada i kto wie, a moim zdaniem nawet uważam, wręcz po tym jak wczytałem się w te wszystkie niuanse, w tą patową sytuację, kto wie, czy nie byłoby najlepsze dla Ruchu Chorzów, żeby spaść do B klasy, zacząć absolutnie od zera, odrodzić się wtedy z czystą kartą, dlatego że w to, że Ruch nie przestanie istnieć, absolutnie wierzę. Jak ten wspomniany Szymon Michałek to ujął w ramach katowickiej Gazety Wyborczej, Ruch nie przestanie istnieć, bo istnieją jego kibice. Nie widziałem jeszcze klubu w Polsce, który istniałby bez kibiców i na odwrót. Spółka może przestać istnieć, owszem, ale Ruch nie. W najgorszym wypadku spadnie do B klasy, a gdyby PZPN pozwolił, to może mógłby zacząć od czwartej ligi, ale też nic na siłę, a raczej wszystko zgodnie z prawem. Skoro przepisy mówią o B klasie, najlepiej zacząć od zera, właśnie od tej B klasie, od tej B klasy. Absolutnie, bo takie głosy się pojawiły wśród kibiców. Też zróbmy nasz drugi prawdziwy Ruch. Ta spółka niech tutaj się wozi, olać ją, trzeba stworzyć nowy, zdrowy Ruch, ale jednak przynajmniej Szymon Michałek i jednak ci tacy prawdziwi kibice przekonali, że to jest jednak bez sensu, musi istnieć tylko jeden Ruch, nie ma zgody na dwa ruchy. Czasami to wychodzi, tak, jak z dwoma Manchesterami, czyli Manchesterem United i kibice, którzy sprzeciwili się Glazerom, właścicielom ze Stanów Zjednoczonych, założyli FC United of Manchester, tak, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o kontynuację Ruchu, o odrodzenie się od zera. A propos kibiców, do tej fatalnej sytuacji, słuchajcie, dochodzi jeszcze, i to jest w sumie największym skandalem w tej obecnej sytuacji, że właściciele dopuścili do bojkotu także kibiców. Oczywiście skandalem jest to, że pracownicy mają niewypłacaną pensję, ale że zantagonizowano w tak trudnej sytuacji kibiców, jest jednym z gwoździ do trumny. Dlaczego? Bo bojkot oznacza absolutny brak przychodu ze sprzedaży karnetów, z których dochód był środkiem na gaszenie pożarów przed kolejnymi sezonami. Brak sprzedaży biletów, gadżetów i koszulek i tak dalej, i tak dalej. I to jest olbrzymi problem, bo o jakiej promocji my tutaj mówimy, jak wyciągnąć ostatecznie te 4 miliony z miasta, jak na trybunach trwa bojkot. Tymczasem jednym z punktów konkursu na promocję miasta była deklaracja, że stadion zostanie zapełniony w 50%, czyli średnia na rundę, zakładając wszystkie tam ograniczenia co do sektorów, wyniesie 3500 kibiców. Bez problemu by się dało tylu w Chorzowie zebrać. Jaki jest bojkot? Oczywiście się to nie uda. Więc w tej sytuacji 20% miasto obcina z tych 4 milionów. Po prostu nie da się wypełnić tego porozumienia z miastem na promocję bez współpracy, bez zaangażowania kibiców. Dzisiaj dostałem i wrzuciłem na Twitterze zresztą zapis wideo, możecie poszukać na YouTubie, zapis tego spotkania przedstawicieli pracowników Ruchu Chorzów z mediami, którzy nakreślili tą sytuację. Ja tutaj parę cytatów wam przekażę, bo są rzeczywiście porażające. Tadeusz Knopik, który w Ruchu zajmuje się organizacją, jest odpowiedzialny za organizację, mówi tak, jeśli chodzi o organizację imprez masowych, bo jak Ruch ma przystąpić do rozgrywek w trzeciej lidze, słuchajcie. Jeśli chodzi o organizację imprez masowych, nie mamy zabezpieczenia ochrony, zabezpieczenia medycznego, nie mamy również wykupionej polisy OC. Praktycznie całą poprzednią rundę rozegraliśmy na kredyt i wobec tych podmiotów mamy zadłużenie za większość meczów rundy wiosennej. Teraz właściciele oczekują od pracowników, że będziemy rozmawiać z tymi podmiotami, u których mamy zadłużenie nawet kilkusettysięczne i będziemy próbowali ich namówić do przystąpienia do meczu bez gwarancji wypłacenia pieniędzy. Nie wiem dlaczego, czego właściwie właściciele oczekują. Może tego, że z własnych pieniędzy zrobimy zrzutkę na te podmioty, ale jest to trudne, ponieważ od kilku miesięcy też nie dostajemy wypłat. A propos właścicieli i ich po prostu kuriozalnego tutaj zachowania i postawy, żeby to wszystko załatwiać rękami kochających klub, zaangażowanych, oddanych pracowników, którzy mają to robić za powietrze, tak, które wdychają. A propos właścicieli, w czwartek pracownicy ruchu w pisemnej formie zaapelowali do głównych akcjonariuszy o podjęcie działań. Okazało się, że otrzymali odpowiedź, która, no słuchajcie, okazała się kuriozalna. Oddaję głos rzecznikowi ruchu, Tomasz Ferenc, mówi tak: z jednej strony kuriozalna odpowiedź, z drugiej nierealna, ponieważ jest to takie odbijanie piłeczki. W skrócie, jeśli chcemy, żeby ten klub dalej istniał, chcemy odzyskać nasze należności, musimy wrócić do pracy za darmo i te pieniądze wywalczymy tylko poprzez realizację konkursu tego na promocję miasta. My jesteśmy już na skraju wytrzymałości, bo tutaj wiele osób nie ma za co żyć. To kolejna prośba do nas, abyśmy dalej kredytowali działalność klubu, dalej się poświęcali dla niego. Natomiast najważniejsi gracze, czyli właściciele, nie poczuwają się do odpowiedzialności, żeby ratować klub, żeby przedstawić jakieś swoje propozycje. Ten plan, o którym mówi rzecznik ruchu, jest taki: wróćcie do pracy na tydzień, zrealizujemy założenia przedstawione na lipiec w harmonogramie konkursu na promocję miasta i wtedy na początku sierpnia otrzymamy transzę 600 000 i z tego uregulujemy wasze należności. Ale oni przytomnie mówią, jak macie te pieniądze, wyłóżcie. Dlaczego mamy pracować w imię tej transzy? Tak, jesteście akcjonariuszami, tak? Właścicielami. Zapłaćcie nam, a my te zadania wykonamy. Ile to można odkładać? Tymczasem, jak czytam, ci akcjonariusze, jeden z nich po prostu mówi, jest tam wielu akcjonariuszy, ale jest trzech głównych, miasto i tych dwóch biznesmenów. Jeden z tych biznesmenów mówi, że nie ma pieniędzy, nie da, bo nie ma, może inaczej, może próbować opieką medyczną wywiązać się ze swoich zobowiązań. Drugi mówi, że już dał 1 milion, więcej nie da, a miasto zwleka, miasto czeka. I teraz słuchajcie, zresztą odpowiada rzecznik ruchu Chorzów, że nie są w stanie nawet wykonać tych lipcowych zadań, bo jest po prostu za mało czasu. Poza tym, bez bojkotujących właścicieli i ruch kibiców nie zrealizują kilku zadań, a nawet jakby się to jakimś cudem udało, te pieniądze nie wystarczą, abyśmy wystartowali w rozgrywkach. Ile potrzeba? Około 1 miliona złotych, żeby pospłacać dłużników, żeby oni chcieli współpracować też w tym nowym sezonie. Jak mówimy tutaj o transzy 600 000, tymczasem 1 milion jest potrzebny na przystąpienie do rozgrywek. Może dalibyśmy radę przy kwocie 800 000, ale to jest minimum. A gdzie jest spłata tych wierzytelności wobec tych pracowników, którzy w to wszystko muszą się tutaj zaangażować. Do tego dochodzi, słuchajcie, jeszcze katastrofalna sytuacja Akademii Piłkarskiej Ruchu. Cierpią na tym wszystkim dzieciaki. Nie ma pieniędzy na obóz młodych piłkarzy. Jak rozumiem, rodzice nawet wpłacili pieniądze na ten wyjazd, na tą akademię, ale ośrodek nie został wynajęty dla tych dzieciaków, nie został opłacony, bo pieniądze na akademię zostały przerzucone na inne cele. Strajkujący pracownicy się na to nie zgadzają, żeby w tym wszystkim cierpiały dzieci. Dzisiaj, czyli w piątek, był deadline zapłaty. Przypuszczam, że te pieniądze się znajdą, bo nie chcę wyobrazić sobie reakcji rodziców, które zapłaciły za obóz swoich dzieciaków. Tymczasem jeden z akcjonariuszy powiedział, że akademia przynosi mu straty, dlatego ma prawo dysponować tymi środkami. Nie zauważa, że Akademia przynosi zyski za sprawą sprzedaży piłkarzy i nagrody za wicemistrzostwa Polski czy mistrzostwo Śląska dzieciaków. Żadne fundusze nie dochodzą do nas, skarży się. To jest dramatyczna sytuacja. Nie wiemy, co powiedzieć rodzicom, mówi Anna Bargiel, przedstawicielka Akademii. Tutaj cytaty za Dziennikiem Zachodnim z tego spotkania dzisiejszego pracowników klubu z mediami. W ogóle jeśli chodzi o pracowników klubu, po ich stronie jest ten wspomniany już przeze mnie wiceprezes Marcin Waszczuk, powiedział takie słowa. Pierwszy raz spotkałem się z takimi pracownikami, którzy sami przychodzą do mnie i pytają, co muszą zrobić. W ogóle nie trzeba ich motywować. Śmiem twierdzić, że jak stracimy jednego z nich, to będziemy musieli na jego miejsce zatrudnić 3 innych. Liczba pracowników powinna być tutaj 3-krotnie większa. Oni tak wykonują świetną pracę. I wracam do Szymona Michałka, jak mówię, człowieka z MBA-em, wielkiego finansisty, który chciał się podjąć ratowania ruchu, no ale zderzył się z właścicielami. Chciał, żeby wierzytelności zostały zamienione na akcje, żeby rozeszło się przynajmniej zadłużenie to na 3 miliony. Wówczas kibice skrzyknęliby się. Słuchajcie, on apeluje do władz wykupili te gadżety, karnety, bilety itd., itd. On apeluje do akcjonariuszy, jeśli rzeczywiście zależy wam na ruchu, połóżcie kasę na stół. Zróbmy porządny futbol, a my, kibice, wam w tym pomożemy. Zapłaćcie pracownikom, zapłaćcie zawodnikom, zapłaćcie firmom, którym zalegamy, zróbmy budżet, a my wam pomożemy uzyskać z miasta te 4 miliony, a sami kupimy gadżety, karnety itd., itd. I właściwie ja tu mogę się przychylić do tego apelu, mogę ten apel rozpowszechnić, sprawić, że i wy, moi widzowie, się o tym apelu dowiecie. Co w przeciwnym razie? Jeżeli nie chcecie, jeżeli nie zapłacicie pracownikom, zawodnikom, firmom, którym Ruch Chorzów zalega, to niech ta spółka upadnie, a my sobie odbudujemy ruch od podstaw, na zdrowych zasadach, tak jak swego czasu Piast Gliwice, który też zaczynał od B klasy, a jest obecnie mistrzem Polski. Czyli jest to droga, tak, Widzewa, ŁKS-u, którą można przebyć. I nie byłaby to tragedia, i ja się do tego przychylam, patrząc na zaangażowanie, na odbijanie piłeczki. No niestety, ruch nie umrze, może musi umrzeć w tej obecnej formule, może musi umrzeć ta spółka. Ta B-klasa, albo może chociaż 4. liga, gdyby na to pozwolił PZPN, byłaby tutaj jakimś wyjściem. I jeszcze cytat z Michałka. Albo akcjonariusze będą traktować ruch poważnie, albo kibice będą dążyć do upadłości spółki. To są 2 jedyne drogi. Prezes Aleksander Kurczyk sam mówił, że nie ma środków, żeby dawać na ruch. Raczej będzie w stanie pomóc ochroną medyczną, nie finansową. Pomoc finansowa jest w stosunku do potrzeb ruchu znikoma. Drugi z prezesów głównych udziałowców, Zdzisław Bik, mówi, że da do 1 miliona, tyle był w stanie zadeklarować. Miasto uważa, że potrzebny jest ktoś, kto się zajmie ruchem, jak będzie ktoś pewny, solidny i tak dalej. Miasto da tą kasę na promocję. I tutaj przychylam się do tego apelu. Uważam, że ci, którzy nie chcą pomóc lub nie są w stanie pomóc, niech się po prostu usuną, odejdą. Klub z pomocą miasta za niższe pieniądze powinien dojść do siebie w niższej lidze, wzorem Widzewa. To jest nawet dla miasta dobre wyjście, bo po prostu nie 4 miliony, tylko może 1, może 2 i po prostu taka organiczna praca, ale już na zdrowych warunkach. Tego szczerze życzę ruchowi. Uważam, że po prostu kibice, można mieć wątpliwości co do tego, czy kibice sobie poradzą, ale moim zdaniem tutaj oddani, prawdziwi pasjonaci, właśnie tacy jak ci pracownicy klubu, tacy jak w Wiśle Kuba Błaszczykowski, Jarosław Królewski, tacy ludzie są też w Chorzowie, którzy chcą się zaangażować i no oczywiście mówimy już tutaj, nie mówimy o sytuacji Wisły, ale liczę, że nastąpi właśnie takie jak w defibrylatorze widocznym tutaj na koszulce Wisły, tąpnięcie, tak? I to nie będzie śmierć, tak? To będzie tylko odrodzenie się i oby wszystko szło lepiej. Ruch to zdrowie, to jest moja koszulka, ponieważ nie kryje się z sympatią. Jak mówię, szanujmy nasze legendy. Nie musimy kibicować Ruchowi Chorzów, ale kibicujmy i szanujmy 14-krotnego mistrza Polski, bo to jest historia, to jest klub, to jest społeczność, którą szanujmy, cieszmy się, że takie społeczności w Polsce są. Nie machajmy ręką, nie mówmy, a niech oni się usmażą sami w tym swoim piekiełku. Przynajmniej kibicujmy, przynajmniej miejmy tą świadomość. Ja, moje media społecznościowe, czy YouTube, tak jak teraz, czy Twitter, zawsze będą gotowe, żeby pomóc Ruchowi Chorzów. Zobaczcie, ile dobrego się stało właśnie w Stomilu Olsztyn. Też był na krawędzi, też wydawałoby się, że zaorać tylko, a jednak słuchajcie, zawsze znajdą się pasjonaci, którzy będą chcieli oddać swoje pieniądze, swój czas, swoje zaangażowanie i dzisiaj już oficjalnym właścicielem jest współwłaściciel Wirtualnej Polski i świetlana przyszłość przed Stomilem. Liczę, że Ruch, że ci pasjonaci będą nadal wprawiać Ruch Chorzów w ruch, a na Cichej 6 będzie głośno dzięki kibicom i mam nadzieję, że wy też będziecie za Ruch trzymać kciuki i informować o tym, co tam się dzieje z życzliwością.